think the girls with their nails done now. Teraz chciałbym Cię prosić o zostawienie łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz komentarza na dole. Cyberpunk 2077 to gra znajdująca się na etapie produkcji. Jest to projekt pełen akcji tworzony przez studio CD Projekt Red. Produkcja ta zabiera nas do otwartego świata, świata alternatywnego w roku 2077. Gra, jak mogą nam sugerować liczne zwiastuny oraz grafiki promocyjne, przepełniona jest obrazem świata, w którym technologia odgrywa główną rolę. Jednak premiera gry była przekładana tak wiele razy, że fani tworzyli ogrom memów i pisali pełno prześmiewczych komentarzy o tym zajściu, więc aby udowodnić, że można to zrobić o wiele szybciej, postanowiłem wraz z moim przyjacielem Zawo zakończyć tą skandaliczną sytuację i stworzyć Cyberpunka, na którego premierę nie będzie trzeba długo czekać, ponieważ link do niego możecie znaleźć już teraz w opisie. I wtedy w ciągu zaledwie 24 godzin tworzyliśmy Cyberpunka 2077, ale w 2D. Chciałbym Wam opowiedzieć o etapie produkcji tej gry. Na początku napisał do mnie Zawo, że chciałby nagrać ze mną odcinek. Ja myślę, kim Ty jesteś? Dlaczego w ogóle do mnie piszesz? I wywiązała się między nami taka oto konwersacja. Hej, chciałbyś może nagrać jakiś wspólny odcinek niedługo? Nie. Jesteś pewny? Smutna buźka. Tak, zostaw mnie w spokoju. Oczywiście żartuję. Zawo mnie zaprosił na Discordzie i już od samego początku z Zawo mamy przyjacielskie relacje, dzięki którym już tego samego dnia zaczęliśmy myśleć nad tym, co moglibyśmy stworzyć. Więc od samego początku tej wspaniałej historii. Przeglądając YouTube, natknąłem się na zwiastun gry Cyberpunk, po czym zapytałem, kojarzysz może taką grę? Nazywa się Cyberpunk. Twórcy strasznie długo odkładają jej premierę i może moglibyśmy zrobić naszego Cyberpunka, tyle że bez odkładania premiery i to dodatkowo w zaledwie 24 godziny. I tak oto zaczęliśmy pracę nad naszym projektem. Już na samym początku pojawił się problem. Problem związany z połączeniem naszego projektu, tak abyśmy mogli we dwóch tworzyć grę w tym samym momencie. Jednak po chwili nieudanych prób udało nam się dojść do tego, jak to zrobić. Zaczęliśmy pracę nad wizualną stroną naszej gry, więc wspólnie podzieliliśmy pracę na to, kto jakie grafiki będzie przygotowywał i zaczęliśmy je tworzyć. Jedną z pierwszych grafik, jakie powstały, była grafika gracza, aby było można wdrożyć małymi krokami do naszej gry mechaniki związane z graczem oraz grafiki odpowiadające za otoczenie, abyśmy mogli już powoli wdrażać design otoczenia oraz próbować maksymalnie upodobnić naszą grę do tej, którą możemy zobaczyć w Cyberpunku. Więc gdy mieliśmy już bazę wizualną naszej gry, zabraliśmy się za tworzenie podstawowych skryptów. Pierwszymi mechanikami, które udało nam się wdrożyć za pomocą skryptów, było poruszanie się, które z początku niestety wyglądało mniej więcej tak, że bohater gry zamiast płynnego poruszania się posiadał mechanikę płynnego ślizgania się po mapie z ogromną prędkością. Jednak szybko Zawo wziął się do pracy i po wielu próbach udało mu się naprawić skrypt poruszania się. Kolejnym ze skryptów był podstawowy skrypt strzelania, aby gracz mógł wystrzeliwać pociski ze swojego pistoletu przeciwników. Na podstawie tego, w którą stronę aktualnie celuje. Pojawiło się kilka błędów przy tworzeniu go. Przykładowo, jeden, który wywoływał to, że pociski zatrzymywały się na obiektach zamiast eksplodować po trafieniu w ścianę. Po dodaniu mechanik został wprowadzony do naszej gry system świateł, który sprawiał, że gra mimo tego, że była w 2D, mogła w jakiś sposób za pomocą manipulacji światłem wprowadzić wygląd miasta z Cyberpunka nocą. Dodało to dużego, pozytywnego kopa naszej grze od strony wizualnej, ponieważ tym sposobem został wprowadzony niesamowicie prezentujący się wygląd otoczenia. Później, skoro był już gracz posiadający skrypty, dzięki którym mógł robić sporo rzeczy w naszej grze, to trzeba było dodać również jakichś przeciwników, którzy pojawią się w naszej grze. Więc zabrałem się za rysowanie grafiki przeciwnika. W mojej głowie narodził się obraz przeciwnika z mechanicznymi dłońmi, mającego zamiast prawej dłoni wysuwane ostrze i przeciwnika z takim wyglądem udało mi się dodać do naszej gry. Skoro już pojawiła się grafika przeciwnika w naszej grze, to też było trzeba dodać skrypt, który będzie umożliwiał poruszanie przeciwnika w kierunku gracza, aby mógł podejść do niego i go zaatakować. Zawo zajął się tworzeniem grafik do naszej mapy oraz tym, aby dobrze oddawało klimat gry Cyberpunk. Ja w tym czasie zajmowałem się wciąż mechanikami gracza oraz jego interakcji z otoczeniem. Kolejną zmianą wprowadzoną do gry było dodanie w prawym górnym rogu licznika amunicji, aby było można w każdej chwili sprawdzić, jaki jest stan amunicji gracza. Jednak w tej chwili dotarło do mnie, że w skrypcie strzelania gracza nie została wprowadzona amunicja i wypadałoby dodać w nim mechaniki takie jak ubywająca amunicja wraz z strzelaniem, zapasowa amunicja do magazynku oraz przeładowywanie, aby to wszystko oddawało jak najlepiej system strzelania.
Byłem w trakcie tworzenia interfejsu gry, więc przy okazji tworzenia licznika amunicji narysowałem serduszka, aby wprowadzić system żyć, żeby gracz po zetknięciu z przeciwnikiem tracił życie i aby ich ubytek był zaznaczony na interfejsie gracza. Również dodałem ramkę, która otaczała te oba elementy, aby było wyraźnie oznaczone na scenie gry, gdzie znajduje się interfejs, a gdzie gra. W dalszym etapie rozwoju gry Zawo znacząco poszerzył gamę tekstur występujących na mapie, powiększył mapę do naprawdę sporych rozmiarów i stworzył naprawdę ciekawie wyglądającą lokację. Później przez dłuższy czas zajęliśmy się wprowadzaniem poprawek do naszej gry, aby wszystkie tekstury dobrze ze sobą współgrały i dobrze się prezentowały w świecie gry i aby nie pojawiały się błędy w skryptach, które uniemożliwią dalszą rozgrywkę. Po wprowadzeniu wielu poprawek, które znacząco poprawiły wydajność gry, wprowadzona została nowa mechanika. Mechanika pojawiających się paczek z amunicją oraz pojawiających się przeciwników w różnych miejscach, którzy z coraz większą częstotliwością atakowali gracza, uniemożliwiając mu pokonanie ich. Skoro byli już pojawiający się przeciwnicy, to również postanowiłem dodać licznik punktów, który posiada gracz, aby były one zdobywane przez gracza po pokonaniu każdego z przeciwników. Były już punkty, jednak uboga była mechanika przegrywania, ponieważ gracz po przegranej po prostu znikał i nie było go na ekranie gry, więc dodałem interfejs, który pokazywał na cały ekran napis Game Over. Pod napisem Game Over przycisk restartujący całą grę, abyśmy mogli wznowić rozgrywkę i zacząć grać od nowa, a także napis wyświetlający końcowy wynik gracza, aby gracz wiedział, jaki powinien wynik uzyskać następnym razem, aby pobić swój rekord. Gdy już powoli zbliżaliśmy się ku końcowi naszego projektu, postanowiłem dodać proste dźwięki, aby lepiej były oddane obrażenia zadawane przeciwnikom, podnoszenie amunicji, strzelanie, otrzymywanie obrażeń od przeciwników oraz przeładowywanie broni. Po czym Zawo wykańczał mapę gry, a ja dodałem licznik przeciwników na mapie, aby gracz był świadom, ilu jeszcze przeciwników pozostało na mapie gry lub z iloma musi się aktualnie zmierzyć. Gra oczywiście zawiera więcej mechanik niż te, które zostały wykorzystane w tym filmie. Jeżeli jesteście ciekawi, co w niej możecie znaleźć, zapraszam do linku w opisie, aby ją pobrać. Również przypominam o zostawieniu łapki w górę, komentarza, subskrypcji oraz zapraszam Was do innych filmów na moim kanale oraz kanale Zawo o tematyce tworzenia gier. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Na razie.